Hejka! Cześć! Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy Was, mamy nadzieję, w ciekawe miejsca, a mianowicie idziemy do Reptil Parku, czyli Parku Gadów. Mamy nadzieję, że w środku będzie można nagrywać, że będzie można nagrać coś fajnego, że będzie bardzo dobrze widać i że film Wam się spodoba. I że miło spędzicie z nami czas. Zapraszamy do oglądania. My już jesteśmy na pięterku i jesteśmy teraz w miejscu, gdzie jest bardzo dużo pająków różnego rodzaju i węży. Sorry, ale to co słyszycie to jest szum wiatraków, bo z racji tego, że właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie te zwierzęta potrzebują odpowiedniej temperatury, jest to bardzo dużo lamp, jest bardzo gorąco, dlatego wiatraki wszędzie chodzą. No i co, idziemy oglądać. Dla Pawła spodobał się jeden wąż. Przed chwilą powiedział mi, że jest przesłodziutki, także obawiam się, że zamiast psa może będzie chciał, żeby naszym zwierzątkiem domowym został wąż. Mam nadzieję, że nie. Teraz zeszliśmy jeszcze raz na dół i okazało się, że krokodyl, który myślałem, że jest sztuczny, jakiś plastikowy, jest jednak prawdziwy i mamy go tam tutaj z tyłu. Tu, gdzie zaczęliśmy, tu również kończymy. Jesteśmy już po wizycie właśnie w tym Reptil Parku. Byliśmy ile? Z godzinę? Więcej? Troszkę więcej. Troszkę więcej niż godzinę. I powiem Wam tak szczerze, że miejsce fajne, ale czy obowiązkowe do odwiedzenia? To raczej nie. Koszt biletu, wszystko Wam podziękujemy, ale powiem Wam, że dla osoby dorosłej to jest 120 koron, czyli o 20 koron więcej niż przy naszej ostatniej wycieczce, gdzie oglądaliśmy dinozaury. Miejsce nie było zbyt duże, bo były tylko dwa piętra i to piętra takie malutkie. No ale co zobaczyliśmy, co pozwiedzaliśmy, to nasze. Ogólnie nam się podobało. Nie powiem, że nie, no ale jakoś tak za tą cenę nie powaliło nas. Wiemy, że to są zwierzęta egzotyczne, bo były tam zwierzęta właśnie te gady z Brazylii, z Peru, z Meksyku, wiecie, odległe tereny tutaj od naszych i są to zwierzęta żywe, czyli też
koszt tutaj ich utrzymania i ogólnie tak, tego miejsca, żeby te zwierzęta mogły tutaj być, jest na pewno o wiele większy niż to, gdzie byliśmy ostatnio, tak, gdzie były tylko jakieś szkielety. I głazy. Tak, i głazy, także zdajemy sobie z tego sprawę. Myśleliśmy, że będzie to miejsce troszeczkę większe, że będzie więcej, no po prostu więcej rzeczy, zwierzaków do obejrzenia, bo jednak po obejrzeniu w internecie tego miejsca, no wiadomo, zdjęcia reklamowe robią profesjonaliści, tak. I naprawdę są takie, że po prostu zachęcały do odwiedzenia. Tam wydaliśmy 120 koron, dla jednych może być to dużo, dla niektórych może być to mało. No wiadomo, te pieniążki idą na pewno na utrzymanie tych zwierząt, no, tak jak karmienie, pielęgnację, jakieś tam ich dekoracje, tych ich pokoików, jak to nazywam. Tak. Z nagrywaniem, bo też Wam często właśnie mówimy, jak to było z tym naszym nagrywaniem. Sprawa nie była łatwa z tego względu, że szyby były dość brudne, to pierwsza sprawa. A druga, no że wiadomo, że było tam dość ciemno miejscami. I momentami było bardzo gorąco i było bardzo dużo mgły, bo są jakieś specjalne systemy utrzymywania, tak jak Sylwia Wam wspominała wcześniej, temperatur i różnych tam wentylacji i też... Podejrzewamy, że mgła była wpuszczana, żeby zwiększać wilgotność powietrza. No, żeby odpowiednie warunki miały te zwierzaki, także no. Jeżeli będziecie w Oslo, możecie przyjść, odwiedzić, ale nie jest to takie must have, taka rzecz, którą musicie tutaj zrobić, musicie mieć w swojej trasie podróży. Jakbyśmy tutaj przyjeżdżali na urlop 10-dniowy na przykład, to na pewno byśmy tutaj nie zaszli, bo uważamy, że są o wiele też miejsca ciekawsze i bardziej byśmy się skupili na oglądaniu raczej natury i widoków krajobrazów norweskich, niż właśnie wpadli tutaj. No ale mimo wszystko miejsce fajne, żeby po prostu wpaść, zobaczyć, czy z rodziną, z dzieciakami, myślę, że... Na pewno nie jest tak popularny jak ogród botaniczny, ale tak. fajne miejsce. No i co? Idziemy dalej chyba, coś tak, działać. Zmykamy, tak, żeby nasz dzień trwał dalej i... Idziemy po kawę chyba. Tak, trzeba już trzasnąć kawkę o tej porze. No, bo już nam troszeczkę... Jesteśmy przeziębieni też. Tak, i siedzimy jeszcze w przeciągu przy bardzo tutaj ruchliwej drodze. Więc... I uciekamy stąd, trzaśniemy kawkę i zobaczymy, co będzie działo się dalej. Marzeniem Pawła było kupienie Tesli, ale myślę, że po zobaczeniu tego samochodu zmienimy nasze plany i kupimy właśnie ten. Czy uważacie, że Sylwia wygląda na zagubioną duszę? Teraz macie 2 sekundy na napisanie w komentarzu odpowiedzi. O co chodzi? Skąd te moje pytania? Przed chwilą robiłem przebitkę i jedno zdjątko, żebyście po prostu mieli na Instagramie, co u nas na kanale obejrzeć. I dosłownie byłem 2 metry od Sylwii i podchodzi do Sylwii, podbija jakiś gości, zaprasza ją dzisiaj na koncert tam o 19:20. Pokaż Sylwia to zaproszenie. Normalnie wyobrażać, to sobie jesteście 2 metry od swojej żony i jakiś koleś podbija i wbija wam zaproszenie na koncert tego pana. Koncert dzisiaj w kościele o 19:00, znaczy nie dzisiaj, przepraszam, 31:00. Wyobrażacie sobie? Proszę, żono, zastanów się, czy chcesz pójść na ten koncert. Oczywiście, że pójdę. No jest, mam wieczór wolny, będę grał w grę. Po drodze do domu, wracając z Reptil Parku, mijamy Teatr Narodowy tutaj w Oslo. I taka ciekawostka, bo nie wszyscy na pewno wiedzą, nie wszyscy są z nami od początku naszego kanału. Jeden z naszych widzów wykonywał właśnie drzwi, restaurował, wykonywał różne elementy w drzwiach właśnie w tym budynku. Przysiedliśmy sobie na chwilkę, kończymy już pić kawę. Zgrzeszyliśmy dzisiaj, bo zjedliśmy też ciacho, no ale czasami można. To będziemy chyba powoli już wyruszać w stronę domu, bo ja już zarzuciłam koszulę, jest trochę chłodno. A łączę się, żeby Wam podziękować za to, że byliście z nami ostatnio na live'ie na Instagramie, bo tak wkroczyliśmy też w
świat Instagrama dużymi krokami i zrobiliśmy pierwszego live'a, troszeczkę was tam było, także sobie porozmawialiśmy i ta interakcja, powiem wam, że jest troszeczkę no inaczej się rozmawia, jak wiemy, że jesteście tam na żywo z nami. Także jeżeli jeszcze nie jesteście, nie obserwujecie nas na Instagramie, to wpadajcie do nas. Dzisiaj też zamierzamy zrobić live'a wieczorem. Także, no jeżeli już to oglądacie, to już live był. Ale mimo wszystko zapraszamy was, żebyście tam wpadli do nas właśnie na Instagrama. Zaobserwowali nas. No i będziemy dawać znać, kiedy te live'y będą, bo nie będzie to jakoś, jak to powiedzieć, systematycznie, o w tym sensie, że nie będzie tam jednego dnia w tygodniu, że o tej danej godzinie, na przykład w środę, o tej godzinie się spotykamy, tylko jak będziemy mieli czas i możliwość, to będziemy właśnie takie live'y robić, no bo spodobało nam się, powiem wam szczerze. Pogodę mamy, tak jak widzicie, już gorszą niż przez ostatnie kilka dni. Wczoraj było bardzo ładnie, dzisiaj już jest tak zimna, bo bym powiedziała. Ja dalej chrypię, tak jak słyszycie. Kataru już nie mam, ale za to na gardło mi padło i niestety, ale Paweł też mówi, że coś go tam gardło zaczyna boleć. No bo jak chorować, to razem, prawda? Paweł je ciastko, nie może powiedzieć. Nie może odpowiedzieć. No, dajcie znać w komentarzach, czy byliście z nami na tym live'ie. Wrócę jeszcze z powrotem do Instagrama. Kto tam był z nami, kto się z nami widział, podobno jest troszeczkę też inaczej. Mówiliście, że inaczej jest nas widzieć na żywo, inaczej z nami rozmawiać, niż tak oglądać vlogi. Także, no, zapraszamy was. Cześć! Hejka posypani! Zapraszamy was serdecznie dzisiaj na live'a na godzinę 20. Bądźcie z nami! Nasz dzień, jak i vlog, dobiega końca. My już jesteśmy po live'ie. Dwugodzinnym. Dwugodzinnym. Zeszło nam trochę dłużej niż myśleliśmy, ale bardzo miło nam się z wami rozmawiało i czas o tak pstryknął. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego dnia. Mamy nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni. Fajnie nam się z wami rozmawiało, zarówno w komentarzach, bardzo dużo subskrypcji ostatnimi dniami dochodzi i bardzo dużo pytań było dzisiaj na live'ie i bardzo dużo padło także odpowiedzi. Tak, także jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie na Instagramie, to was tam serdecznie zapraszamy. Tutaj macie podpowiedź za nami, bo zamierzamy tak, jeżeli czas nam pozwoli i możliwości, to raz w tygodniu się z wami właśnie tam na live spotkać, tak żeby jeszcze więcej przybliżyć wam nas. Nas, Norwegii, tak. Podpowiadać na jakieś pytanie, jeżeli będziemy znali odpowiedzi. No, także co, dzięki jeszcze raz za dzisiaj, za tego vloga, za live'a i wpadajcie do nas. Zapraszamy. Tak, i zapraszamy. Widzimy się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Pa.